Cześć kochani, z tej strony Janek. Rozpoczynam czwarty dzień wyprawy. Zapraszam serdecznie do oglądania. Godzina szósta. Była ciepła noc. Jaki jest plan, kochani, na dzisiaj? Ogarniam się, jem śniadanie i o godzinie 8 spotykam się ze Zbirem i chłopakami tutaj na plaży w Płocku i będziemy szukać w morzu. Monte prae parta l'amoroso, notte cerna intorna girando, nelle lengrovali ribosso, narcisede a tomcio d'amor. No, moi drodzy, taka niezgodność, ponad 5 stopni różnicy. Napiszcie w komentarzach, któremu termometrowi byście zaufali. No, mi się wydaje, że ten po lewej trafniej tutaj opisuje temperaturę, bo na 16 stopni nie była to noc aż tak ciepła, tak mi się wydaje przynajmniej. Kurczaki, no i teraz mam zagwozdkę. I zobaczcie, chleb po 4 dniach. Mięciutki, fajny. Czas wymienić wkład. W tym wcześniejszym miałem więcej połowę i praktycznie 3 dni na tej połówce sobie gotowałem. Dobra, szybkie golenie i zmieniam miejscówkę. Widzicie tego gościa? Biega w te i we w te. Zamiast sobie przebiec, kurczę, kilometr 2-5, to nie wiem, raz na minutę dosłownie tutaj wraca, przebiega kawałek i w drugą. I znowu. Dziwna sprawa. Pole, pole, łyse pole, ale mam już plan. Po maluśku, bez pośpiechu, wszystko zrobię sam. Dobra, moi drodzy, nie wiem, czy cokolwiek słychać przez ten wiatr, ale dojechałem tutaj już na główny parking przed molem w Płocku i czekam na brata tego Zbira. Zaraz, mam nadzieję, wchodzimy do wody. Janek Grzyk z pasji i z obiecanym tutaj z Zbyszkiem Zbirem. Pozdrawiamy. Duży Zbigniew i duży Irek. Siemanko, lecimy do wody. Zobaczcie, jaki sprzęcie od Zbira pożyczyłem. Mam im kosa. To są dopiero poszukiwania. Pierwszy raz dzisiaj testuję Equinoxa 800. Powiem wam, no nieprawdopodobny wykrywacz. Po prostu kosi wszystko. Tam poszukiwacze. Zbir. No i super. No już, kochani, jesteśmy po poszukiwaniach. Woda z Płucka, naprawdę mnóstwo fantów dała. Zobaczycie zresztą tutaj odnośnik do kanału Broda tego Zbira. No i dzięki panowie za wykopki. Było fajnie. Pozdrawiamy. Subskrybujcie kolegę Janka. Dzięki wielkie, panowie. No i co, ja się teraz wybieram do Dębek i tam wam pokażę fajne rzeczy. Trzymajcie się, cześć. Zobaczcie, jaki dziwny samochód. Nigdy w życiu takiego nie widziałem. Napiszcie mi w komentarzach, co to jest za marka i w ogóle Aixam Gold. Dziwna sprawa. AC21. Chyba kojarzycie te rejony. Tam w oddali kemping Kaszub. I jadę na parking taki mój ukochany. Zawsze pompowną wodę. I tu, moi drodzy, jest ten parking. Tak naprawdę, jak przyjeżdżam tutaj już od 2012 roku, odkąd kupiłem Doblo, to nocuję właśnie na tym parkingu. Cisza, spokój poza miastem. A tutaj po drugiej stronie jest rzeka Piaśnica, na którą zaraz lecę się wykąpać. Stamtąd przyszedłem taką małą dróżką i zobaczcie, czy tu nie jest klimatycznie pięknie. Takie zakole, jest tu dość głęboko, można spokojnie popływać. No i rzeka Piaśnica. Coś pięknego. No i zaraz idę się tu wykąpię. No, chcecie mieć lepszą łazienkę? To lećcie do bloku. Skoro już tu jestem, to się trochę pobawię. We'll be right back.
zobaczymy. Czy woda jest ciepła, czy nie jest ciepła. Praktycznie jak na morsowaniu. Zimne to... Ale po prostu morsu. Remember when it rained? I fed the ground and looked up high and called your name. Na drugie śniadanie będą chrupki z mlekiem standardowo. Cześć piesek. Dobra, przeszedłem się na plażę w dębkach, ale jest tak wiecznie, że zaraz zamarznę. I wreszcie dobro na normalnym parkingu. A na kolację taka rozpusta. I tak, kochani, kończę dzisiejszy dzień. Rozgrzewam troszeczkę w samochodzie. Zobaczcie, wystarczy taką kuchenkę włączyć na 30 sekund i od razu jest w aucie ciepło. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych kąpieliskach już jutro. Dobrej nocy, trzymajcie się, cześć.